Moi drodzy w Chrystusie, dzisiaj też chcę powtórzyć to, co mówiłem wczoraj, że bardzo się cieszymy my kapłani waszą obecnością, refleksją, spotkaniem z Bogiem, uczestnictwem w tych rekolekcjach. Te rekolekcje są o Bogu, który kocha i uczy kochać. Dzisiejsza Ewangelia wydaje się, że nie ma nic wspólnego, bezpośrednio przynajmniej, z miłością, ale ma wszystko wspólnego, bo Jezus po pierwsze uczy myśleć. Mówi o dwóch synach. Jeden powiedział: tak, pójdę, ojcze, pracować, nie poszedł. Drugi powiedział: nie pójdę. Zastanowił się, poszedł. Który z nich spełni wolę ojca? Więc Jezus uczy myśleć. To jego ulubione zajęcie ewangelizacyjne. Mówiąc współczesnym językiem, ewangelizować to najpierw uczyć myśleć. Bo kochać może tylko ten, kto bardzo precyzyjnie myśli. Kto obserwuje siebie i świat od Adama i Ewy. Myślenie jest fundamentem miłości. Więcej za chwilę w refleksji. A druga rzecz z dzisiejszej Ewangelii to zdanie: celnicy i nierządnicy wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Pamiętam jedną z rozmów z mężczyzną, który zdradzał żonę, poszedł do kochanki i z nią w tej fazie życia żył, z kochanką. No i kiedy twardo z nim rozmawiałem, a to mój obowiązek kapłański, bo my, księża, jesteśmy świadkami urzędowymi, gdy ktoś składa przysięgę małżeńską i mamy upominać tych, którzy tą przysięgę łamią. Po to jesteśmy świadkami urzędowymi. Więc twardo mówiłem człowieku: opamiętaj się. A on mi mówi: proszę księdza, ale dla mnie w Ewangelii najpiękniejsze, najważniejsze zdanie to jest: celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Powiedziałem: proszę pana, ale tak, celnicy i nierządnice wchodzą do Królestwa Niebieskiego, ale po nawróceniu. A nie w czasie grzeszenia, po nawróceniu. Do Pana się to zdanie nie odnosi, bo Pan na razie trwa w cudzołóstwie. Tutaj chodzi o tych, którzy się nawrócili. To tak na marginesie dzisiejszej Ewangelii. I teraz wracamy do tego podstawowego aspektu naszych rekolekcji o Bogu, który kocha i uczy kochać. W niedzielę żeśmy patrzyli jeszcze raz na tą niesamowitą miłość Boga, który przychodzi do nas osobiście w naszej naturze, by nam pokazać, potwierdzić, że kocha nas z bliska, a nie z dalekiego nieba, by pokazać nam dosłownie, widzialnie swoją miłość przez obecność, ofiarność, czułość i byśmy wiedzieli, że kocha nad życie, że nasz los jest dla Boga ważniejszy niż jego własny los, a mówiąc jeszcze dokładniej, że Bóg się w ogóle swoim losem nie przejmuje. Przejmuje się natomiast całkowicie twoim i moim losem. A wczoraj patrzyliśmy na naszą odpowiedź. Mianowicie nawet to, że Bóg nas kocha, tak niesłychanie nic nam nie da, jeśli tej miłości nie przyjmiemy. Jeśli się tą miłością nie przejmiemy, nie weźmiemy sobie do serca, nie będziemy się nią nieustannie karmić. Z zachwytem: Boże, aż tak mnie kochasz. Więc to jest pierwsze pragnienie Boga, który nas kocha, żebyśmy Jego miłość przyjmowali, bo wtedy jesteśmy niezależni od miłości ludzi. Oczywiście chcemy być kochani przez ludzi, ale jeżeli ktoś z ludzi jest w kryzysie i nie chce, czy nie umie kochać, a może nawet chce, ale nie potrafi, to nie żebrzemy u tych ludzi o miłość, bo jesteśmy kochani przez kogoś większego. Więc pierwszym naszym zadaniem w obliczu Boga, który kocha, jest przyjmowanie Jego miłości, a drugim zadaniem jest odpowiadanie miłością na miłość, bo tylko małym dzieciom do szczęścia wystarczy, że są kochani, mimo że same jeszcze te małe dzieci nie kochają. Ale gdy mają 10, 12, 18 i więcej lat i nadal by nie kochały te dzieci, będą nieszczęśliwe. Choćby rodzice kochali niemal jak Bóg i wręcz nad życie, nic to tym dzieciom nie da, jeśli same nie zaczną kochać. I mówiliśmy wczoraj o tym, że najpierw mamy kochać Boga nade wszystko i najpierw, ale nie dlatego, że Bóg się skupia na sobie i to mu sprawia jakąś przyjemność, że się nim zachwycamy, tylko że to jest dla nas zbawienne. Bo jeżeli Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu, to wszystko inne i wszyscy inni są na właściwym miejscu. On mnie uczy kochać, także w obliczu tych, którzy chcą mną manipulować, chcą mnie wykorzystać i wmówić mi jeszcze, że jak się daję wykorzystywać, to kocham. Bóg mnie przed takimi iluzjami, pułapkami broni. No a po drugie, mamy kochać samych siebie.
o czym za rzadko mówimy. I tutaj go dokończę na tym, żeśmy wczoraj zatrzymali się, że mamy być przyjaciółmi dla samych siebie, ani wrogami, którzy sobą gardzą, poniżają siebie, ani rozpieszczaczami, że tak powiem, ani egoistami, którzy siebie uwielbiają, bo egoista nie umie siebie kochać, umie siebie uwielbiać, no, traktować jak Boga, który jest nieomylny, któremu wszyscy mają okazywać cześć i posłuszeństwo. No, ktoś taki Bożek nie będzie szczęśliwy, bo nie kocha, więc będzie nieszczęśliwy i będzie unieszczęśliwiał tych, którzy są blisko niego czy blisko niej. I chcę tylko jeszcze dodać, że być przyjacielem siebie to nie tylko sobie mówić prawdę całą o sobie, nie tak zwany pozytywny obraz siebie, tylko prawdziwy obraz siebie z plusami i minusami, więc nie tylko mówię sobie prawdę, bo jak kocham siebie, to się nie oszukuję, nie okłamuję samego siebie, ale też stawiam sobie twarde wymagania. No, wymagam od siebie, żeby przyjmować miłość i kochać, by wiązać się z Bogiem i z tymi, którzy kochają, a resztę kochać na odległość, więc jeszcze go za chwilę. I jeszcze go dodam jedno do tego aspektu pokochaj samego siebie, mianowicie takim minimum pokochania siebie to jest to, że siebie nie krzywdzę. Syn marnotrawny nie kochał siebie, był krzywdzicielem samego siebie, więc minimum to nie krzywdzę się i nie pozwalam, by ktoś mnie krzywdził. I nie pozwalam, by ktoś mnie krzywdził. Tutaj zwłaszcza apel do dziewcząt i do kobiet, bo dziewczęta i kobiety mają taką no, skłonność, by pomylić miłość z naiwnością, o tym będzie za chwilę więcej, i by w sobie wmawiać, wręcz już tak mówiąc twardo, na starość mogę, że Bóg je powołuje, dziewczęta czy kobiety, do poświęcania się komuś, no a zwłaszcza jakiemuś mężczyźnie. Córka próbuje ratować tatę, który jest tam mało szczęśliwy, a jest mało szczęśliwy, bo mało kocha. Żadne ratowanie, pocieszanie mu nic nie da, jeśli się nie nawróci, nie zacznie kochać. No ale ma taką skłonność w swojej wrażliwości dziewczęcej, że trzeba ratować tatę, bo smutny. Nic to tacie nie da, a ona się zadręczy. Czy potem jako dziewczyna, czy już narzeczona, czy już żona może mieć przekonanie, że to Bóg jej zesłał tego męża w kryzysie, jeśli taki jest ten mąż i że ona się ma mu poświęcić, czy mama synowi. Otóż mam dla dziewcząt i kobiet dobrą wiadomość. Żadna z was, drogie panie, nie jest powołana przez Boga, by się komuś poświęcać, a już zwłaszcza mężczyźnie. Jesteście powołane po to, by być kochane, a już zwłaszcza przez mężczyzn, a zwłaszcza przez najpierw tatusiów, potem mężów, synów, braci, no ale najbardziej przez tatusiów, a potem mężów. Jesteście powołane, by być kochane i by odpowiadać miłością na miłość. Bardzo chętnie podkreślam w rozmowach z mężczyznami, ale właśnie z kobietami, ale przy mężczyznach. Mówię, drogie panie, jeśli jesteście małżonkami, żonami, to nie okazujcie pierwsze miłości waszym mężom. Każdego dnia bądźcie bierne, mówiąc tak z uśmiechem, zimne i czekajcie, aż mąż pierwszy. Zaraz najlepiej po obudzeniu się wam okazuje miłość, czułość, troskę. Pyta, co przeżywacie, co dzisiaj wam leży na sercu. Niech mąż pierwszy okazuje miłość, a ty dopiero odpowiedz. Oczywiście odpowiesz 10 razy tyle, ale nie wychodź pierwsza ze znakami miłości. Wtedy mężczyźni się złoszczą na mnie. Mówią, dlaczego, proszę księdza, co to za dziwna zasada, że żona ma być taka wręcz niemal zimna, czy w każdym razie bierna, ja mam pierwszy okazywać się mąż. Boś pierwszy ślubował. No to pilnujmy i matematyki. Kto pierwszy ślubuje miłość małżeńską, ten pierwszy ma tą miłość okazywać. Narzeczona, obecna żona ci odpowiedziała przysięgą miłości na twoją przysięgę miłości. To ty o nią walczyłeś, ty się jej oświadczałeś, ty pierwszy złożyłeś przysięgę, to pierwszy okazuj miłość. Więc, drogie panie, wychowujcie mężczyzn, a nie podporządkowujcie się mężczyznom, ale o tym jeszcze za chwilę w dzisiejszej tej głównej refleksji, którą teraz zaczynamy po tym streszczeniu, co było wczoraj i przedwczoraj. Otóż kolejne nasze zadanie po pokochaniu Boga nade wszystko w interesie naszym to leży, przypominam, i po przyjęciu, daj Boże, z wielką przyjaźnią samych siebie, naszym trzecim głównym zadaniem jest pokochanie bliźnich. Więc kochaj Boga i to nade wszystko dla twojego własnego dobra. Wczoraj wyjaśniałem, jak potrafiłem. Kochaj samego siebie, zaprzyjaźnij się z samym sobą, zawrzyj pakt przyjaźni z samym sobą na dobre i na złe. Mów sobie całą prawdę, ale z całą właśnie miłością, życzliwością i
pokonuj słabości z miłości do siebie i rozwijaj dobre cechy z miłości do siebie. No i wtedy jesteś gotów pokochać bliźnich. Kiedy przyjmujesz miłość od Boga, po pierwsze, kiedy kochasz Boga nade wszystko, mistrza miłości, od Niego się uczysz kochać. Kiedy po trzecie na sobie wypróbujesz to, co się nauczyłeś od Boga, najpierw naucz się być przyjacielem dla siebie i wtedy jesteś gotów do pokochania bliźnich. I tutaj najpierw pierwsza uwaga. Czy kiedy Bóg nam mówi kochaj bliźniego, czy czasem tu nie jest jakieś nieporozumienie, że tak powiem, ze strony, jakaś niewłaściwość ze strony Boga w tym sensie? Bo ktoś może powiedzieć, Panie Boże, jak to? Mówisz mi kochaj bliźniego. To co, to ja się mam poświęcać bliźniemu? Wykorzystujesz mnie jako środek do celu, a tym celem jest uszczęśliwianie moich bliskich i innych bliźnich. Ja się mam im poświęcić i ich kochać, a oni mają być szczęśliwi moim kosztem? Coś tu nie gra. To Ty, Boże, chyba ich kochasz, tych moich bliźnich, a nie mnie. Bo mi mówisz, idź i kochaj. No to co, to przecież miłość jest trudna po Adamie i Ewie. Ja się mam im poświęcać? Nie. Otóż Bóg świetnie wie, że to w moim interesie jest to, żebym kochał Ciebie. Powtarzam, to jest w moim interesie, żebym kochał Ciebie. Bo jak kocham Ciebie, to wszystko wygrywam. Mianowicie mam radość, która płynie z miłości, jestem na drodze zbawienia, wręcz wchodzę na drogę świętości. Jestem niezależny od Ciebie, człowieku, którego kocham, bo jeśli kocham dojrzale po Bożemu, to bezinteresownie i wtedy nie masz władzy nade mną, bo ja jestem dla Ciebie darem, a nie kimś, kto coś dobrego daje, ale oczekuje zapłaty. Nie, jestem tak mocny, jeśli dojrzale kocham, no, mocny więzią z Bogiem, mądrością Boga, że stać mnie na miłość naprawdę bezinteresowną, bez oczekiwania odpowiedzi. Oczywiście wtedy dostanę odpowiedź wielką, ale właśnie dlatego, że nie oczekuję. W każdym razie, kiedy kocham, ja wygrywam wszystko i życie doczesne i wieczne. Natomiast Ty, kochany przeze mnie, nie masz żadnej gwarancji, że coś wygrywasz. Bo jeżeli ja Cię kocham niesłychanie, mężu, żono, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, a Ty nie kochasz, to będziesz nieszczęśliwy. Nic Ci moja miłość nie da. Miłość Boga Ci nic nie da, jak nie przyjmujesz, a co dopiero moja. Więc Bóg, któremu zależy na moim losie, mówi mi, Marku, idź i kochaj bliźnich, bo będziesz wtedy szczęśliwy i dożyjesz wiecznie. A ponieważ Ciebie też Bóg kocha, to Tobie mówi to samo, a Ty, kobieto, mężczyzno, idź i kochaj i księdza Marka i Twoich bliskich najpierw i innych ludzi, żebyś Ty była szczęśliwa, szczęśliwy. A więc pokochanie bliźnich, począwszy od najbliższych, jest w moim interesie. Natomiast w ich interesie jest to, by przyjąć tą miłość z wdzięcznością, wzruszeniem i odpowiedzieć miłością na miłość, bo inaczej będą nieszczęśliwi. I dla człowieka, który nie kocha, to bycie koło kogoś, kto kocha, jest nieznośne, bo to jest wyrzut sumienia dla tego, kto nie kocha. Bo ten, kto nie kocha, chce sobie wmówić, że nikt nie kocha i że miłości nie ma. No bo to tak jakoś na chwilę uspokaja. Więc jeżeli kocham, a ty nie kochasz, to moja miłość ci nie tylko nic nie daje, szczęścia, ale jeszcze cię doprowadza do wściekłości, do pasji, do tej złej, bo jestem dla ciebie wyrzutem sumienia. Bo widzi, że są ludzie, którzy kochają i że ci, co kochają, są szczęśliwi. I jeszcze to jest na razie wstępna uwaga. Ktoś powie, księże Marku, to skoro tak się sprawa ma, że jeżeli kocham, to jest w moim interesie, kiedy kocham bliźnich, także tych, którzy nie kochają, bo są w kryzysie, to dlaczego tak spora liczba ludzi, którzy bardzo kochają ofiarnie dziesiątki lat, swoich bliskich, tak, no, zwłaszcza kiedy kochają tych, którzy nie kochają, którzy dręczą, to są ci kochający nieszczęśliwi, są w depresjach, są w nerwicach, są w stanach samobójczych, są w jakichś chorobach autoimmunologicznych. No coś tu nie pasuje. A ksiądz mówi, że jeśli kocham, to właściwie mam powrót do raju, to mam gwarancję Bożej radości, której ten świat ani dać, ani zabrać nie może. No to jak to jest? Że część może także z nas tu obecnych bardzo kocha, wręcz niesamowicie ofiarnie, zwłaszcza panie, a nie jesteśmy, ktoś mi mówi, zwłaszcza z pani, nie jesteśmy szczęśliwi, przeciwnie, żyć nam się odechciewa. No oczywiście, no, w obliczu ciężkiej miłości, że tak powiem, w obliczu bliskich, którzy są w kryzysie i dręczą nas zamiast kochać, no ale my ofiarnie kochamy dziesiątki lat,
I nie tylko nie czujemy radości, o której ksiądz mówi, ale nam się żyć odechciewa. Otóż tak może być, ale wtedy, kiedy mylisz miłość z naiwnością. Kiedy nie kochasz twoich bliskich, tylko dajesz się przez nich wykorzystywać, poniżać, okłamywać, dręczyć i to nazywasz miłością. No to wtedy tak, to się żyć odechce, ale nie dlatego, że kochasz, tylko dlatego, że mylisz miłość z jakąś podróbką miłości, bez złej woli. Otóż pomylić miłość z niemiłością, to jak pomylić życie ze śmiercią, to się umiera. No za chwilę to wszystko wyjdzie. Otóż jeśli dojrzale kochasz, no niedojrzałej miłości nie ma. To nawet jak przychodzi ci kochać kogoś, kto nie kocha, będziesz szczęśliwa, szczęśliwy. Tylko nie pomyl miłości z naiwnością, z rozpieszczaniem krzywdziciela, z przyjmowaniem kolejnych obietnic poprawy, mimo że poprzednie 100 czy 1000 nie dotrzymał ten, kto cię dręczy. No to patrzmy, otóż nie wystarczy, że mam dobrą wolę, nie wystarczy, że myślę, że kocham. Muszą to być bardzo precyzyjne zasady miłości bliźniego. Jezus nie mówi, próbujcie kochać, kochajcie tak, jak wam intuicja podpowiada, uczucia. Nie. Jezus jest matematycznie precyzyjny. Kochajcie się wzajemnie, tak jak ja was pokochałem i w żaden inny sposób. No to patrzmy. Krótko, konkretnie. Więc w jaki sposób kocha nas Jezus i jak my mamy tą miłość naśladować? Po pierwsze, Jezus ciebie i mnie kocha za nic. Za darmo, bezinteresownie. Najprościej powiedzieć za nic. To każdy rozumie na dziecko. Za co mnie kochać rodzice? Za nic. Jesteś skarbem, bo tak chcemy i tyle. Kochamy cię za nic. Otóż mamy naszych bliskich kochać za nic. Wczoraj już o tym trochę wspomniałem. Na wszystko inne, co jest dobre poza miłością, trzeba zasłużyć. Na przykład na zaufanie, na wdzięczność, na wzruszenie, ale także w szkole na dobry stopień, czy w pracy na awans i na solidną pensję. Natomiast na miłość ani nie trzeba zasłużyć, ani się nie da. To jest dar. Za darmo, prezent. Więc mówcie waszym bliskim, kocham cię, żono, mężu, synu, córko, bracie, siostro, mamo, tato i tak dalej. Kocham cię za nic. Po drugie, Bóg i ciebie i mnie kocha nieodwołalnie. Nigdy nie przestanie kochać. Nigdy. Ale to jest dosłowność, to nie jest przenośnia. Ktoś powie, księże Marku, chwileczkę. A gdyby ktoś z nas wylądował w piekle, no to już nie będzie kochany przez Boga. Jak to nie? Jak to nie? Bóg nigdy nikogo nie przestanie kochać. Gdyby Bóg chociaż jedną osobę przestał kochać, na przykład kogoś z tych, co wylądują w piekle, to by przestał istnieć Bóg, bo Bóg jest miłością. Gdyby nie kochał, znika. No bo jak jest miłością i przestaje kochać, no to znika, nie ma go. Otóż Bóg nigdy nikogo nie przestanie kochać. Ktoś powie, no to proszę księdza, to jak sprawy się tak mają, to jeżeli ktoś by z nas wylądował w piekle i tam będzie kochany, tak samo jak ci w niebie przez Boga, no to co za piekło? To żadne piekło. To piekło wtedy nie ma. Jest. Bo piekło nie polega na tym, że Bóg mnie przestał kochać, bo nie przestanie. Piekło polega na czymś zupełnie innym. Że ja nie kocham. Ja kochany przez Boga za nic i na wieki. Że mam w piekle, jeśli bym tam wylądował, piekielną pewność. Pewność, nie lęk, obawę. Pewność, że już nigdy nie pokocham. To jest piekło. Pewność, że ja na zawsze kochany, tam mam już tą pewność, jak diabeł ma pewność, że Bóg jest, to diabeł wie, nie? I że kocha. Mam pewność, że jestem kochany na wieki i jednocześnie pewność, że ja nie kocham i nigdy już nie pokocham. Na ziemi nie ma piekła, bo nawet jak nie kocham, mogę się nawrócić, stać wielkim świętym. Więc na szczęście nie mam pewności, że nie będę nigdy kochał. Inaczej bym miał piekło już na ziemi. Ale też na ziemi nie ma nieba, bo nawet jeśli bardzo kocham, daj Boże, to nie mam pewności, że już będę na wieki kochał. Mogę wejść w kryzys i przestać kochać. No i zaczyna się piekło już na ziemi wtedy, przynajmniej dla mnie, no, zwykle i dla ludzi wokół mnie. Więc Bóg nigdy nas nie przestanie kochać i nigdy nas nie postraszy nawet, niby tam dla celów wychowawczych, mobilizujących. Człowiek, uważaj, bo jak coś tam, to cię przestanę kochać. Nie ma takiego miejsca w Biblii, gdzie Bóg straszy, że przestanie kochać. Ani nie ma miejsca, gdzie odwołuje miłość, no bo nie może. Musiałby siebie odwołać jako Bóg, który jest miłością. I nigdzie nie straszy, nawet tak dla celów niby wychowawczych, że uważaj, bo cię mogę przestać kochać, człowieku. Nie. Kiedy Jezus spotyka bardzo grzeszących,
to nie mówi albo się nawrócicie, albo was przestanę kochać. Nie przestanę. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. Sami się wyniszczycie. Tak jak syn marnotrawny był bliski tego definitywnego samozniszczenia. Ale ja was kochać nie przestanę, tak jak ojciec nie przestał kochać syna, niezależnie od postępowania syna. W mojej powieści pierwszej, Pamiętnik Perełki, to jest książka napisana z perspektywy 10-letniej dziewczynki, przez rok pisany przez nią pamiętnik czytamy, taka forma książki, i tam któregoś wieczora ona napisała w tej mojej wyobraźni literackiej: jeżeli ktoś z dorosłych, no pisała z perspektywy dziecka 10-letniego, jeśli ktoś z dorosłych straszy nas wycofaniem miłości, to wydaje na nas wyrok śmierci. I dodaje ta dziewczynka w tym pamiętniku, to jest jedyna kara śmierci, straszenie bliskich, wycofanie miłości, jedyna kara śmierci, która nie jest zakazana w żadnym kraju świata. W żadnym kraju świata nie przyjdzie policja nas aresztować, kiedy straszymy małżonka, syna, córkę, brata, siostrę, mamę, tatę, czy samych siebie, że już przestanę kochać ciebie czy siebie. To nam uchodzi płazem, mówiąc tak z gorzką ironią. Nie jest to traktowane jak kara śmierci, a to jest kara śmierci. Bo jak ktoś nas straszy wycofanie miłości, to nam się żyć odechciewa. Trudno też będzie uwierzyć, że Bóg nas kocha, bo na miłość Boga patrzymy przez relacje międzyludzkie. Więc możesz, jeśli kochasz na wzór Jezusa twoich bliskich i innych ludzi, ale począwszy od bliskich, to powiedz żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro. Nawet jeśli będziesz największym złoczyńcą świata, kochać cię nie przestanę. Mogę cię upominać, mogę wezwać policję, mogę cię kochać już tylko na odległość, dopóki się nie nawrócisz, ale kochać cię nie przestanę i nigdy cię nie postraszę wycofaniem miłości. Błagam was, nie straszcie nikogo wycofaniem miłości, a już zwłaszcza rodzice wobec dzieci, ale także małżonek wobec współmałżonka, ale już zwłaszcza rodzice wobec dzieci. Dla dzieci, jak rodzic powie, choćby w zdenerwowaniu, choćby tam niby dla mobilizacji dziecka małego, średniego, dużego, jak będziesz taki czy owaki, cię przestanę kochać. Dziecko, także duże, bierze to poważnie i możesz do śmierci nie uwierzyć, że jest kochane choćby przez Boga. Więc kocham cię za nic, mój bliski i inny bliźni, i kocham cię nieodwołalnie. Po trzecie, ale o tym wczoraj w niedzielę było dużo, kocham cię z bliska, dlatego cię nazywam bliskim, a o tym już było. Jezus w ludzkiej naturze, żeby być blisko nas, my mamy być blisko naszych bliskich. Kocham cię po czwarte widzialnie, tak na wzór Jezusa, przez obecność, ofiarność, czułość. Tyle miłości, ile obecności, ofiarności, czułości dla naszych bliskich. A o tym było w niedzielę. Kocham cię nad życie. Jak trzeba, to oddam za ciebie życie. No i zwykle oddaję za ciebie życie żono, mężu, synu, córko, mamo, tato, bracie, siostro, ale zwłaszcza żono, mężu, synu, córko. Oddaję życie na raty, no, codziennie. Od świtu do nocy, będąc dla ciebie na dyżurze, to jest najtrudniejsza forma oddawania życia. Jezus ma jedną i drugą formę, że tak powiem, męczeńsko-ofiarnej miłości, bo przez kilka lat od świtu do nocy oddawał życie na raty, aż do wyczerpania każdego wieczora, no a potem na krzyżu naraz oddał całe ciało i całą krew. No my aż tacy wspaniali nie jesteśmy, ale jeżeli bardzo kochamy, no to jesteśmy tak ofiarnym darem, że to jest miłość nad życie, tylko dawane to życie na raty. No i teraz się zaczną schody na koniec tej refleksji, mianowicie miłość Boga do nas i w związku z tym nasza miłość do bliźnich, wzorowana na Bożej, ma jeszcze jedną cechę, o której najrzadziej mówimy albo wcale, a jest ona właściwie najważniejsza. Mianowicie Bóg kocha ciebie i mnie mądrze i uczy nas kochać naszych bliskich i innych bliźnich mądrze. No i tu się zaczynają największe schody, zwłaszcza dla dziewcząt i kobiet, od razu mówię z góry. Mianowicie miłość, jeśli jest prawdziwa, Boża, to jest mądra. Jest nie tylko z bliska, nie po kolei za nic, nieodwołalna, z bliska, widzialna i nad życie, ale mądra. Ktoś powie: księże Marku, ale to się nie da pogodzić. Bo im bardziej będzie ksiądz mówił i sobie, i nam,
że Bóg kocha niesłychanie zachwycająco ofiarnie, no aż do oddania życia, za nic nieodwołalnie i do oddania życia, za każdą cenę więc, no to tym bardziej trzeba powiedzieć, że Bóg jest naiwny. Że nie jest tak mądry, jest naiwny. Bo jeżeli Bóg aż taką miłość za nic nieodwołalnie i nad życie okazuje szlachetnym ludziom, no to nie jest naiwny. To oni, mówiąc po ludzku, zasługują na to. Korzystają z tego i sami kochają. Ale jeśli taką samą miłością, dokładnie taką samą, za nic nieodwołalną, z bliska widzialną i nad życie kocha Bóg drani, krzywdzicieli, cyników, podłych, demoralizujących, bandytów, ludobójców, no to jest naiwny. Nie jest. Nie jest. Bóg jest nie tylko szczytem dobroci, co oczywiste. Jest też szczytem mądrości, bo jest miłością. A miłość jest nie tylko szczytem dobroci, jest też szczytem mądrości. I teraz na czym, i tu jest najtrudniejsze, na czym polega mądrość miłości Bożej? Na tym, że Bóg każdemu z nas kochanemu nad życie, okazuje miłość inaczej. Tu jest ta mądrość. Kiedy czytamy Ewangelię, to co widzimy? Że Jezus każdemu spotykanemu człowiekowi, jak pokazuje Ewangelię, okazuje miłość inaczej. Dlaczego? Bo każdy jest inny. I ma inną historię, inne wychowanie czy brak wychowania i przede wszystkim inne postępowanie. Czasami trochę inne, czasami skrajnie inne. Otóż mądrość miłości polega na tym, że okazywanie miłości dostosowuję do Twojego niepowtarzalnego zachowania. Zasada teoretyczna brzmi: to, czy kocham Ciebie, zależy ode mnie, od mojej więzi z Bogiem, od mojego wysiłku, od mojego serca, no i kocham. Ale to, a więc to, czy w ogóle kocham, czy kocham, to zależy ode mnie, nie od Ciebie, żono, mężu, synu, córko i tak dalej. Natomiast jak Ci okazuję miłość, to nie zależy ode mnie, to zależy od Ciebie. To zależy od Ciebie, a zwłaszcza od Twojego postępowania tu i teraz. Tak to czynił genialnie Jezus. Czyli miłość mądra to miłość okazywana w sposób dostosowany do zachowania tej konkretnej osoby. A ponieważ każdy z nas się zachowuje inaczej, nieco lub całkiem inaczej, to do każdej osoby mamy dobierać inne, nieco inne lub czasami całkiem inne słowa i czyny. No to popatrzmy, jak to robił Jezus. To się da w 2 minuty wyjaśnić. Otóż wystarczy podzielić ludzi na 4 grupy i wszystko jest jasne. W 2 minuty. Pierwsza grupa to ludzie szlachetni. No tacy jak my, mam nadzieję, tu obecnie. Otóż kiedy Jezus spotykał ludzi szlachetnych, jak im okazywał miłość? Więc powtórzę, trzeba odróżniać fakt, że kocham, od sposobu okazywania miłości. Biada nam, jak pomylimy jedno z drugim. Że jak kocham, to i sposób okazania miłości ma być identyczny do wszystkich. No nie daj Boże, koniec świata, ale to już wyjaśniam. Otóż kiedy Jezus spotykał pierwszą grupę ludzi, szlachetnych, niedoskonałych, bo tylko Bóg jest doskonały, ale szlachetnych, nawracających się, kochających, i daj Boże, coraz bardziej, jak im okazywał miłość? No bardzo radośnie. Patrzył z czułością, przytulał, stawiał za wzór, karmił, uzdrawiał, rozgrzeszał, wskrzeszał, pocieszał, bronił przed krzywdzicielami. Krótko mówiąc, umacniał, jakby jednym słowem umacniał. Stał po ich stronie, umacniał, wspierał, dodawał otuchy, pomagał. Umacniał, pomagał, wspierał. Ktoś powie, a tylko tak można okazywać miłość? A nie daj Boże, a nie daj Boże. Gdyby ktoś z nas tylko tak umiał okazywać miłość, a dziewczęta i kobiety mają taką skłonność, żeby tylko tak okazywać miłość, że wspieram, że pomagam, że karmię, że chronię, że ufam, że daję kolejne szanse, jak nawet ktoś tam zbłądził. Więc gdyby tak okazywać miłość wszystkim ludziom, to byś, człowieku, mądrze kochał ludzi szlachetnych i byś w ogóle nie miał kochać reszty ludzkości. W niebie tak będzie, że tylko tam będzie forma miłości, bo będą sami szlachetni. Ale na ziemi są różni ludzie. Otóż kiedy Jezus spotykał drugą grupę ludzi, mianowicie tych, którzy poważnie grzeszyli, bo jakieś grzechy mniejsze na ogół mieli ci pierwsi, ale ponieważ szlachetni to żałowali, mówili sobie prawdę, nawracają się i kochają,
Tutaj chodzi o grupę drugą, tych, którzy poważnie grzeszą, którzy oszukują samych siebie, wmawiają sobie, że jest wszystko w porządku i trwają w złu, i to w poważnym złu. Jak Jezus takim ludziom, powiedzmy, nazwijmy tą grupę poważnie grzeszących, ciężko grzeszących, jak Jezus im okazywał miłość? Zupełnie inaczej niż w pierwszej grupie. Kiedy spotykał poważnie grzeszących ludzi, nie przytulał, nie patrzył z czułością, nie rozgrzeszał, nie uzdrawiał, chyba że z zastrzeżeniem idź i nie grzesz więcej, nie wspierał, nie stawiał za wzór, no jeszcze by tego brakowało, nie tolerował, nie akceptował. Nie ma w Biblii takich pogańskich słów. To są pogańskie słowa wymyślone przez diabelskich ludzi, żeby nam zamknąć buzię, byśmy nie mogli ich upominać, kiedy błądzą. Więc to są tylko dla wymyślone przez ludzi przewrotnych, a powtarzane przez ludzi naiwnych slogany, żeby zamknąć nam buzię, żebyśmy nie mieli szans mądrze kochać. Ale to na inne rekolekcje sprawa. Więc Jezus nie tolerował poważnie grzeszących, nie akceptował, tylko stanowczo upominał. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. Albo się nawrócić, albo marnie zginieć. Stanowczo upominał. I trzecia grupa, którą Jezus spotykał, to ludzie no, najbardziej podli. Już nie tylko ciężko grzeszący, ale ciężko grzeszący z premedytacją. Bo w tej drugiej grupie mogli być i uzależnieni od współczesnym językiem i jacyś tam może trochę nawet zaburzeni psychicznie. No, no ci to raczej nie mają ciężkich grzechów, ale ciężko krzywdzą. Więc popełniali wielkie zło, wyrządzali wielkie krzywdy, ale niekoniecznie do końca świadomie, dobrowolnie. Natomiast tutaj, ale ich też upominał, bo błądzili i krzywdzili, a tutaj chodzi o tą najstraszniejszą grupę ludzi, takich diabelskich, mówiąc tak najprościej, którzy z całą premedytacją chcą żyć kosztem innych ludzi, którzy są demoralizatorami, cynikami, ludźmi przewrotnymi, ludzi, którzy chcą wciągać dzieci, młodzież w zło, chcą czynić, jak ja to mówię najprościej, już z dzieci, najlepiej w przedszkolu, erotomanów chcą z nich uczynić, najlepiej niepłodnych, na całe życie, no ale to już temat na inne rekolekcje. W każdym razie chcą wciągać w uzależnienia, w demoralizację, chcą okraść ludzi świadomie, z cynizmu, chcą okraść z mądrości, z czystości, z wierności, z uczciwości, z płodności, z małżeństwa i rodziny, ukraść więź z Bogiem i tak dalej. Z całą premedytacją to czyniąc. By się wysługiwać ludźmi, by kpić sobie z tych ludzi, którzy będą im służyć, myślą, że to ich przyjaciele, ci właśnie dręczyciele. Otóż kiedy Jezus spotykał ludzi takich przewrotnych, symbolem są faryzeusze uczeni w piśmie, ci groby pobielane, plemię żmijowe i tak dalej, to jak im okazywał miłość? No tu będzie największe zaskoczenie. Bo to, że wspierał szlachetnych, że upominał ciężko błądzących, to jak już to sobie to powiemy, to nas tak nie zaskakuje. No logiczne, nawet dla nas ludzi nie do końca nieraz rozważnych, ale tutaj będzie zaskoczenie. Otóż kiedy Jezus spotykał ludzi tych najpodlejszych, którzy z całą premedytacją, powtórzę, próbowali żyć kosztem innych i dręczyć innych, świadomie, dobrowolnie, jako sposób na życie, jak im okazywał miłość. I tych też kochał za nic, nie odwołani nad życie. Ale jak okazywał miłość? No, niespodzianka. Okazywał miłość przez to, że się przed nimi bronił. Powtarzam, wiem, co mówię. Jezus okazywał miłość ludziom podłym, dręczycielom, krzywdzicielom, przez to, że się przed nimi bronił. Jezus się cały czas przed takimi ludźmi bronił. Bronił się tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, tak patrzył, że się rozstępowali. Jak wiedział, że akurat ta grupa się nie rozstąpi, to się ukrywał w świątyni. Bronił się, kiedy mu próbowali wmawiać, że dobro czyni moczą zła, no to kpił sobie z nich. Wczoraj w Ewangelii tam go pytali, czy jakim prawem to czynisz, to mówi, no to wy najpierw odpowiedzcie na pytanie, skąd chrzest Janowy. Więc kpił sobie z nich, stawiał im takie pytania, że byli bezradni. Widzieli, jest za mądry, nie damy rady sobie z nim. Nie da się ani zastraszyć, ani zapędzić w kozi róg. On jest bystrzejszy od nas, więc się bronił intelektualnie, że tak powiem. Bronił się przed żołnierzem, który go uderzył w twarz. Nie nadstawił drugiego policzka, tylko stanowcza obrona. Albo udowodni, że źle mówię, albo czemu mnie bijesz.
bronił się przed Anaszem, Kajfaszem, Piłatem, no przed Herodem to milczał, bo z głupim nie ma co rozmawiać. Głupka się ignoruje, jak to nie pomaga, wzywa się policję. W każdym razie cały czas się bronił. Wiem, ktoś powie, no w Ogrójcu pozwolił się aresztować i już potem konsekwentnie aż do krzyża. Tak, ale to był wyjątek. Wyjątek po kilku latach pokazywania zasad. Z zasady się bronił, a wyjątek zrobił po to, byśmy wiedzieli, że nas kocha nad życie. I tylko z tego powodu, po strasznej walce w Ogrójcu, gdzie czuł aż trwogę i krwią się pocił na samą myśl, że zrobi ten wyjątek. Wyjątek. Z zasady się przed krzywdzicielami bronił. Ktoś mówi, no tak, no jak sobie już to powiemy, to jasne, ale gdzie tu jest miłość do krzywdzicieli? No właśnie w tym, że się bronił. Bo kiedy się bronię przed krzywdzicielem, to kocham krzywdziciela, wiem co mówię. Bo wtedy krzywdziciel ma mniej ofiar na sumieniu. A jak krzywdziciel, nawet najbardziej podły, diabelski, ma mniej ofiar na sumieniu, nie dlatego, że się nawraca, ale dlatego, że ja się nie pozwalam skrzywdzić, no to jest lepiej dla krzywdziciela. Bo im mniej ma ofiar na sumieniu, im krócej krzywdzi, im mniej bestialsko krzywdzi, tym łatwiej się może ocalić, nawrócić i ocalić. A im dłużej krzywdzi, im bardziej bestialsko, bo się nie bronimy, bo mylimy miłość z naiwnością, no to wtedy tym gorsza sytuacja dręczyciela. My pójdziemy do nieba, udręczeni, ale pójdziemy do nieba. Natomiast ten ktoś szykuje sobie piekło, ostatecznie tam, ale już początek piekła zacznie czuć na tej ziemi. I za chwilę na koniec dwie minuty aplikacji już dosłownie dwie minuty, tylko jeszcze czwarta grupa, tutaj 10 sekund wystarczy. Czwarta grupa to z kolei najwspanialsi ludzie, tacy jak Maryja, jak Piotr, ci, którzy niesłychanie kochają, którzy są niesłychanie podobni do Boga, którzy kochają bardziej niż inni. Jak tym niezwykłym ludziom okazuje Bóg miłość? No w najbardziej niezwykły sposób, no bo to jest mądre. Im bardziej kochasz, tym bardziej niesamowicie ci okazuje miłość, jeśli ciebie kocha mądrze. Otóż no, najwspanialsza osoba wszechczasów to Maryja. Jak Bóg okazuje miłość Maryi? No aż zaraz się popłaczę ze wzruszenia. Przez okazywanie Maryi niesłychanego zaufania. Posyła anioła do Maryi, tej nastolatki z Nazaretu, z prośbą. Bóg przychodzi do niej z prośbą i mówi, pragnę, żebyś dała ludzką naturę Synowi Bożemu. Czyli co mówi Bóg? Maryjo, dziewczyno, nastolatko, chcę ci zawierzyć los mojego syna w ludzkiej naturze. Chcę ci zawierzyć los mojego syna. Jeśli się na tą historię zgodzisz, na to, żeby syn mój przyszedł i w pełni objawił miłość aż do końca, to ten syn najpierw będzie w twoim wnętrzu, potem będzie noworodkiem, niemowlęciem, maleńkim dzieckiem, całkowicie zależnym od ciebie, całkowicie. I tobie zawierzam mojego własnego, jednorodzonego syna. Więc Bóg okazuje miłość tym najwspanialszym z nas ludzi przez niesłychane zaufanie. Także wobec Piotra, pasiowce moje, paś baranki moje, zawierzam ci ludzi, których kocham nad życie. Naprawdę dwie minuty teraz krótkich wniosków. Mamy kochać nie tylko za nic naszych bliskich, nie tylko nieodwołalnie, nie tylko z bliska, widzialnie, przez obecność, ofiarność, czułość, nie tylko nad życie oddawane zwykle na raty, ale mądrze. W związku z tym, jeśli wrócisz do domu i będzie tam ktoś szlachetny na ciebie czekał, to wspieraj, dziękuj, podziwiaj, wzruszaj się tą osobą na głos i w cztery oczy i przy całej rodzinie. Bo jeśli nie wspierasz szlachetnych, to nie kochasz. To nie kochasz. Ktoś powie, no ale szlachetny to wie, że jest szlachetny. Na przykład proszę księdza, powie jakiś mąż, tak często mi mówią panowie, moja żona jest no naprawdę ogromnie kochająca, szlachetna, nie mam wątpliwości, no ale ona przecież o tym wie, no nie da się być szlachetnym nieświadomie. To co ja jej będę mówił, żono, podziwiam cię, dziękuję ci, wzruszam się, twoja miłość mnie mobilizuje do nawrócenia, do stawania się piękniejszym od samego siebie. No ona to wszystko wie. To po co mam to mówić? Bo twoja żona nie jest Bogiem. Tylko Bogu możemy nie komunikować miłości i On sobie poradzi i będzie dalej kochał. Twoja żona nie jest Bogiem. Jak nie będziesz się nią zachwycał, kiedy jest taka szlachetna, nie będziesz jej wspierał podziwem, wdzięcznością, wzruszeniem, to nie stanie się zła, grzeszna, za wysokie progi, za wspaniała, ale może jej zabraknąć siły, by dalej tak niesamowicie okazywać miłość jak teraz, dotąd.
nawet najwspanialsza żona, najwspanialsza mama, najwspanialsza córka, siostra czy inna kobieta nie jest Bogiem. Potrzebuje wsparcia. To jest najbardziej zaniedbana forma miłości między nami, chrześcijanami. Umacnianie ludzi szlachetnych. To samo mówię do siebie, księdza, i to samo mówię do moich kolegów kapłanów. Ja przez połowę mojego dotychczasowego kapłaństwa, przez około 20 lat, zajmowałem się głównie ratowaniem ludzi poranionych. I po 20 latach kapłaństwa, 20 par lat temu, sobie uświadomiłem, że jestem rasistą duszpasterskim. Że zajmuję się od świtu do nocy, bo tak było, ludźmi poranionymi, z własnej czy bez własnej winy, a nie zajmuje się umacnianiem mocnych. No to będziemy mieli samych poranionych. Jezus robił jedno i drugie. I zajmował się ratowaniem poranionych, i zajmował się umacnianiem szlachetnych. I apostołów, i tą jawnogrzesznicę, która się nawróciła, bardzo kochała, jak niesamowicie umacniał, aż taką ostentacyjną, chciałby się być, czułością ofiarowaną, przyjmowaną. I ten młodzieniec, który od dzieciństwa wypełnia wszystkie przykazania, Jezus pokazywał mu jeszcze wspanialszą drogę. Więc umacnianie szlachetnych. Powtarzam, najbardziej zaniedbana forma miłości. Idźcie, jak macie szlachetnych bliskich czy inne osoby, umacniajcie od świtu do nocy. Inaczej nie kochacie. Po drugie, kiedy wrócisz do domu i się pokaże ktoś, kto błądzi, to upomnij. Jeśli nie upominasz, nie kochasz. Nie kochasz. Jezus mówi bardzo jasno, bezlitośnie twardo. Jeśli twój brat czy siostra błądzi, idź upomnij. Inaczej nie kochasz. Ktoś powie, no ale ja upominam, a ten ktoś nie reaguje. To i tak upominaj dalej. Cierpliwie, spokojnie. To błądzący ma się złościć, a nie ty. Ty możesz być smutny, ale nie agresywny, bo upomina z miłości, a miłość nie jest agresywna. Jest cierpliwa, jest wytrwała, stanowcza, ale nie agresywna. Więc w delikatnej formie, ale bezlitośnie twardo w treści upominaj. W porę, nie w porę, czy ktoś reaguje, czy nie, tylko z miłością, a nie z agresją. Nie po to, żeby odreagować twoje bóle, tylko żeby ratować tę osobę. Idź, upominaj. Jeśli nie upominasz męża, żony, syna, córki, mamy, taty, braty, siostry, brata, siostry i tak dalej, nie kochasz. Nie kochasz. Nie kombinuj. Słuchaj Jezusa. No i teraz najtrudniejsze to. Jeśli wrócisz do domu i masz w domu krzywdziciela, masz małżonka, syna, córkę dorastających, dorosłych, brata, siostrę, mamę, tatę w kryzysie, którzy są czy uzależnieni, czy cyniczni, to bardzo różne sytuacje, czy egoistyczni do niesamowitych rozmiarów, prawie diabelskich, i cię dręczą, krzywdzą, to się broni. Jeśli się nie bronisz przed krzywdzicielem, to nie kochasz krzywdziciela, to dobijasz krzywdziciela. Jeśli powiedzmy, jak przykład prosty, statystycznie częsty, jeżeli wrócisz do domu i masz męża, który się upija, zdradza może, stosuje przemoc, no bo jak nie kocha, no to wiadomo, że jest nieszczęśliwy. Jak nieszczęśliwy, to agresywny i odreagowuje na tobie. W każdym razie, jeśli masz potężnego krzywdziciela, męża, żonę, syna, córkę, mamę, tatę, to kiedy kochasz? Kiedy się stanowczo bronisz. Do separacji małżeńskiej czy rodzicielskiej włącznie. Do separacji małżeńskiej czy rodzicielskiej włącznie. Kościół nigdy nie uzna rozwodów, dopóki będzie wierny Bogu, bo Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Ale Kościół nie tylko uzna, ale wprowadza instytucję separacji małżeńskiej, czyli miłość na odległość, bo równie poważnie jak przysięgę małżeńską i człowieka składającego tę przysięgę, traktuje cierpienie krzywdzonego małżonka. Jeśli na przykład żono, mąż cię krzywdzi zamiast kochać, to najpierw upominasz, jeśli upominanie nie działa, się bronisz do separacji włącznie, do zakazu wstępu sądowego, zakazu przemocowca do domu włącznie, do alimentów włącznie, do skierowania na przymusową terapię przez sąd włącznie i tak dalej. Kochasz nadal, nie odwołujesz miłości, nie mścisz się, ale się stanowczo i skutecznie bronisz do miłości na odległość. Na razie cię, mój bliski, kocham na odległość, bo z bliska się nie da, bo z bliska mnie krzywdzisz. Jeżeli dajesz się krzywdzić, to nie kochasz, to rozpieszczasz i ten ktoś marnie zginie z twoją niechcący pomocą.
Ktoś powie, no ale księży Marku, jak wrócę do domu, powiedzmy ja żona, czy ja mama i tata, mający syna, córkę, na przykład narkomanów, hazardzistów i tak dalej, wrócę i do tego bliskiego, który jest w strasznym kryzysie i strasznie krzywdzi, i już się nie dam krzywdzić i jak trzeba będę kochać już tylko na odległość, to czy ten ktoś zrozumie, że to jest miłość i to mądra miłość? Nie zrozumie. Tu wam zdradzę, moi drodzy, na koniec tajemnicę, którą odkryłem niedawno. Rzeczywistość, którą odkryłem niedawno. Mianowicie, że wiem, co mówię. Człowiek, który nie kocha, który wręcz jest w takim kryzysie, że wręcz nas dręczy, taki człowiek nie chce być kochany. Wiem, co mówię. Nie chce być kochany, ale tego nie wie. Otóż kochani chcą być tylko ci, którzy nas kochają. To chcą być przez nas kochani. No bo też, bo nie są Bogiem, już mówiłem, potrzebują wsparcia. Po drugie, jeśli kochasz mnie, a ja kocham ciebie, mój bliski, no to jak ci okazuję miłość? No tak jak w tej pierwszej grupie. Wspieram, podziwiam, dziękuję, wzruszam się tobą, to jest ci miło. Ale jeżeli jesteś w kryzysie strasznym i stajesz się dręczycielem, krzywdzicielem, potworem wobec mnie, a ja ciebie będę kochać, czyli mądrze, bo głupiej miłości nie ma, czyli będę się przed tobą bronić, to będziesz wierzgał przeciwko mnie, będziesz przeklinał mnie, trzaskał drzwiami, wymyślał i tak dalej, bo ty nie chcesz być kochany, chcesz być rozpieszczany i tego nie wiesz. Więc chcesz mojej potulności, chcesz mnie odizolować od Boga, od Bożych ludzi, od grup wsparcia, chcesz mnie zastraszyć, chcesz mnie bić, żebym się nie bronił, nie robił obdukcji. Chcesz się nade mną znęcać, wyżywać twoją agresję. Nic ci to nie dam, nie dobiję, ale tego chcesz. I żebym się właśnie nie bronił. Krótko mówiąc, chcesz, żebym cię tolerował, pobłażał i żebym się dawał przez ciebie zadręczać. Wtedy będziesz mnie chwalił, no, ale wtedy nie kocham. Wtedy jestem naiwny, mylę miłość z naiwnością, najstraszniejsza pomyłka. Sam mnie wykończysz, a sam pójdziesz do piekła. To nic wspólnego nie ma z miłością. Więc idźmy i róbmy swoje. Okazujmy twardą miłość do stanowczej obrony i do miłości już na odległość, jak się inaczej nie da bronić skutecznie. I róbmy swoje. Czy kiedyś nam taki ktoś może podziękować, uznać wreszcie, żeśmy zaczęli mądrze kochać? Tak, gdy się nawróci. Gdy się nawróci, ani sekundy wcześniej. No i ostatnia grupa, i ostatnie zdanie. Jeśli wrócisz do domu i masz kogoś wyjątkowo szlachetnego, no, podobnego do Marii, do Piotra, niesamowicie kochającego, no to okazuj niesamowite zaufanie. To się zwierzaj tej osobie, to proś taką osobę o radę, to się zaprzyjaźniaj maksymalnie, to staraj się być jak najczęściej przy tej osobie, bo ta osoba cię będzie bardzo po Bożemu umacniać. No a ty okazujesz miłość przez niesamowite zaufanie. Więc idźmy i kochajmy, ale nie na oślep, nie intuicyjnie, tylko tak jak Jezus. Wspierajmy szlachetnych, upominajmy błądzących, bezlitośnie, stanowczo, twardo brońmy się przed krzywdzicielami, żeby nie byli jeszcze większymi draniami. A jeśli spotykamy perły Boże, to im okazujmy niesamowitą wdzięczność i niesamowite zaufanie. Tylko taka postawa jest mądrą miłością. I tylko taka postawa nasza daje radość, której nam ten świat nie zabierze. Amen.